I chciałbym zapytać, dlaczego jedyną instytucją, można by rzec świętą krową, której nie dotknęły oszczędności budżetowe, jest Instytut Pamięci Narodowej. To przecież 209 milionów złotych wyrzucanych w błoto. Jak mówią wyborcy, Instytut Kłamstwa Narodowego. Dlatego chciałbym zapytać, czy ważniejsze jest dla pana finansowanie tej instytucji od pomocy niewidomym dzieciom, którym zabraliście 1,5 miliona złotych. Owa krótka historia zaczyna się stąd. Na początku był Felek, Marchlewski i Kon. O dwóch Żydach z tej trójcy wiesz pewnie niewiele, ale chyba wiesz, kto to był Felek. Gdybym jednak przeceniał intelekt wśród mas, to dla myśli precyzji lepiej wspomnę w czas, że dwaj Żydzi nawiali spod carskiej na hajki, a Felek był szczere zwyczajki. Ole, olek, ole, tu twoje selbe, korzenie swoje ma, dwóch Żydów i czeka. Tak zaczęło im rosnąć, co zostało zasiane. Każdy korzeń czerwony, a w tym dwa obrzezane, poplątane bratersko chucią wielkiej Rusi. Widać chuć, być koszerną nie musi. Gdyby komuś przypadkiem wydawało się przy tym, iż uprawiam tu jakiś podły antysemityzm, to od razu zaprzeczę, gdyby ktoś zapytał, bo Felek to polski bandyta. Ole, olek, ole, tu twoje serde, korzenie swoje mam, dwóch Żydów i czeka. Historię poczerwonych myśli niejaka Wasilewska, czyli polski Quisling, dała dupy za darmo, chociaż kto to wie, bo ją pchało NKWD. Ten związek dupy z batem, mając nas za idiotów, nazwała dialektycznie Związkiem Polskich Patriotów. W dialektyce wszak wszystko jednako się jebie, czy ty ich, czy oni ciebie. Ole! Olek! Ole! Dupa z NKWD, przesłanie tobie ślę i twoje SLD. Potem już poleciało, jak po sznurku z pepeszy. Z lufą od tanka w kroczu wkroczył, czyli pospieszył. Korzeń, jądro, praprzodek, czyli szpik SLD, Borek Bierut z NKWD. Tak Europie nałgali, aż zgłupiała Europa, że chcą władzy potomstwa, robotnika i chłopa. Czyli jakby nie patrząc na to jedno stawiali, że się chłop z robotnikiem spedali. Ole, olek, ole, tu twoje sele, korzenie swoje mam, subtelne chłopy dwa. Z perspektywy półwiecza chyba jednak to wyszło, więc zdarzyły się owe płciowe cuda nad Wisłą. Trudno racji nie przyznać o tym dziwnym stanie, gdy człowiek widzi jaskierny czy waniek. Dalej więc się kotłują pary oczywiste, Sierakowska z Wańkową, Kwaśniewski z magistrem, a Oleksy z Millerem walą jakby z nudy wspólny korzeń na dłonie labuły. Ole, olek, ole, tu twoje serde, korzenie swoje ma, Oleksy labuda, subtelne chłopy dwa, dwóch Żydów i czeka. I chciałbym zapytać, dlaczego jedyną instytucją, można by rzec, świętą krową, której
nie dotknęły oszczędności budżetowe, jest Instytut Pamięci Narodowej. To przecież 209 milionów złotych wyrzucanych w błoto. Jak mówią wyborcy, Instytut Kłamstwa Narodowego. Dlatego chciałbym zapytać, czy ważniejsze jest dla pana finansowanie tej instytucji od pomocy niewidomym dzieciom, którym zabraliście 1,5 miliona złotych.